Kondycja fizyczna i psychiczna. Tutaj chodzi o to, żebyście nie dopuszczali do momentu, na przykład, teraz jest ok, jesteśmy w środku sezonu, ale najważniejsza rzecz jest taka, że jak będziecie przyjeżdżali na przykład na Camp Donas albo jakiś inny, żebyście nie przyjeżdżali na takie kampy odbudowywać formy, chyba że jesteście po kontuzji. Na taki kamp, żeby zrobić jakiś mega postęp w wakacje, trzeba przyjechać w formie. Nie po 3 tygodniach wakacji, że nic nie robiliśmy i tutaj bieganie i tak dalej, trzeci dzień zakwasy i dopiero wracacie do formy. Nie, żeby tutaj, zresztą widzieliście, że ciężko się trenuje, trochę nie macie takiego pełnego obrazu kampu, jak on wygląda, bo zazwyczaj są większe, ale treningowo godzin jest tyle samo lub może trochę nawet więcej. Więc chodzi o to, że przyjeżdżając na kampy, ogólnie okres przygotowawczy dla was nie jest czasem na jakiś odpoczynek. Po sezonie można sobie odpocząć 2 tygodnie, jakieś takie rekreacyjne, ale potem jak już się zbliżamy do tych kampów, obozów klubowych i tak dalej, wy musicie już być w formie. Żeby przyjechać tutaj, być w dobrej formie fizycznej i wtedy jesteście w stanie wydolnie wziąć wszystko na siebie, jeżeli chodzi o tutaj treningi techniki na wysokiej intensywności, treningi motoryki, siłki, wytrzymałości czy lekkoatletyki na stadionie latem. Na to musicie być gotowi fizycznie i wtedy przyjeżdżając tutaj, wasze efekty będą po prostu szły do góry, a nie, że przyjedziecie, spadniecie, będziecie mieli zakwasy, będziecie się odbudowywać i trochę powyżej stanu wyjedziecie stąd. To jest bardzo ważne. Więc wakacje dla was powinny być, no teraz w sumie takie ferie to mają być okresem do trenowania waszego warsztatu i tak jak wam mówiłem, cały czas w waszej bani musi zachodzić ten proces, że czegoś się uczycie. Macie wiedzieć, nad czym aktualnie pracujecie, dodawać sobie nowe rzeczy i tak dalej. Kondycja psychiczna. Co myślicie? Żeby być gotowym na przykład mecz albo na trening? To też, ale tutaj o tej kondycji psychicznej zawsze walczę na kampie, żeby wybić zawodnikom z głowy coachingowe te gadki, o których gadaliśmy wcześniej, że zawsze trzeba być szczęśliwym, zawsze trzeba być super, zawsze trzeba dawać się maksa, bo jak my nie trenujemy, to ktoś inny trenuje. Miejmy na uwadze to, że czasami można mieć zły humor, czasami może nam się czegoś nie chcieć i tak dalej, to jest całkowicie normalne, żebyście nie, bo niektórzy gracze wpadają w taką pułapkę, że jeżeli rzeczywiście im się nie chce i chcą bardzo iść na trening, ale no czują fizycznie, że nie mogą i tak dalej, po prostu mają zły dzień, to potem mają wyrzuty sumienia z tego powodu. Wy mieliście takie przeświadczenie, że możecie sobie pozwolić na chwilę słabości, żeby potem sobie ze świeżą głową przyjść na trening. Plus, też wam mówiliśmy o tym, tak mi się wydaje, mówiłem, że żebyście rozmawiali ze swoimi trenerami, ze swoimi kolegami z drużyny, ponieważ większość problemów, które wam się wydaje, że mogą być jakieś straszne i was spotykają, zazwyczaj inne osoby też je mają, tylko czasami o nich nie gadają. A najlepszym problemem na rozwiązanie jakichkolwiek problemów jest rozmowa z drugim człowiekiem, któremu po prostu ufacie. Umiejętności to też to, co gadaliśmy przed chwilą, że cały czas macie mieć ten plan, co aktualnie poprawiamy przed treningami, po treningu, na kampach, w wakacje, jak jesteście gdzieś na jakimś orliku. Macie wiedzieć, nad czym pracujecie, bo to, że spędzicie 6 godzin grając na orliku 3x3, to jest okej, no fajna forma spędzania czasu, ale jak ktoś myśli o jakimś graniu z zadaniem w koszykówkę, to niech to 6 godzin będzie podzielone, że zrobiłem sobie godzinę mega dobrego treningu, gdzie konkretnie coś trenowałem, a potem sobie grałem. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko miało bilans, żebyście spędzali czas na boisku, w sposób przemyślany, bym to nazwał, i produktywny. To tego słowa szukałem. Team Spirit to tak jak nawiązanie do tego, co mieliśmy niżej. Jeżeli funkcjonujecie w drużynie, gdzie nie ma, wiecie, co to jest Team Spirit, tak? Że po prostu jest dobra chemia w zespole i tak dalej. Jeżeli jest coś tam nie gra, w waszym interesie jest, żeby to naprawić. A wszystkie sytuacje da się naprawić. Uwierzcie mi, ludzie się potrafią dogadać, tylko czasami duma i honor nie pozwalają im na to, żeby załatwić jakieś problemy. Więc wy bądźcie z takimi ludźmi, którzy rozluźniają taką sytuację i sprawiają, że w drużynie wszystko działa. Tak samo się dotyczy zaufania. Jeżeli będziecie takimi graczami, tak jak tutaj gadaliśmy, że będą wychodzili z inicjatywą, będą dbali o dobre relacje w drużynie, będą mieli dobry entuzjazm, mowę ciała, nawet mimo słabszych umiejętności, taki trener powie, chce tego gościa, bo on ma już mindset zrobiony na to, żeby być dobrym koszykarzem, a koszykówki go nauczy za chwilę, za parę lat, za rok, dwa i tak dalej. A jeżeli ktoś ma jakiś super, może nie super, ale ktoś ma lepsze umiejętności od was, ale widać, że ma słabą mowę ciała, jest trochę toksyczny, taki negatywny, wchodzi w konflikty, to taki trener może powiedzieć, dobra, takiego jednego już mam w drużynie, tego nie chcę i spuści was na drzewo. Więc bądźcie tymi pozytywnymi ludźmi, bądźcie ludźmi, którym inni zaufają i chcą z wami być, przebywać i to jest bardzo przydatne, żeby zrobić karierę w koszykówce, ale też ogólnie w życiu. Pewność siebie. Słucham. Gadaliśmy o pewności siebie? No ale konkretnie nas interesują. My to jest taka bardzo
Tu nam dobrze poszło. Wszyscy się poznali chyba na kampie. Ale było łatwo, bo było 16 osób. Ale tu jest łatwo, bo wszyscy się interesują basketem. Więc jakby i też widać różnicę czasami pierwszego dnia na kampie, nikt się nie odzywa, a potem ostatniego dnia wszyscy gadają i tak dalej. To jest super. Niektóre znajomości zostają na całe życie i tak dalej, więc bardzo dobrze, że dobrze się tutaj otworzyliście. Ale pewność siebie na boisku powinna się wziąć, mówiłem wam to na 100%, z przygotowania. Czyli wychodzę na boisko, bo wiem, że mam za sobą dobre treningi, dobry okres przygotowawczy, dobre pół sezonu. Jestem mentalnie nastawiony na to, żeby dobrze funkcjonować. To, co gadaliśmy na poprzednich naszych tutaj odprawach, stąd się bierze pewność siebie. I chciałbym, żebyście takimi pewnymi siebie osobami byli, którzy nie boją się podejmować ryzyka, popełniać błędów, bo koszykówka, jak wiemy, jest grą błędów i zawsze się robi straty. Ktoś kiedyś obejrzy mecz koszykówki, gdzie nie było strat, to do mnie zadzwońcie, bo ja uważam, że nie ma takiego, nie będzie takiego meczu nigdy. Więc nie bójcie się popełniać strat, nie bójcie się podejmować ryzyka. Zawsze, jeżeli będzie taka sytuacja w waszej karierze kiedyś, że będziecie mieli... O, to mogę on narysować. Jeżeli będziecie mieli... Aha. Boisko. Jeżeli będzie sytuacja taka, że jesteście tu... Na... O, Mark mi się zepsuł. Że jesteście tutaj na topie. Każdy widzi boisko? Takie umowne? Z piłką. Tu jest wasz kumpel z drużyny. Tu. Ilu już mamy? Tu jest obrońca. No i tutaj też są oczywiście obrońcy. I jest... Nie, jest 5 sekund, Igor. Dobra, 7. I tutaj ten obrońca zaspał. I przegrywasz dwoma i musisz trafić truje. Ja bym chciał, że mimo... To jest może trochę kontrowersyjne, ale ja bym chciał, żebyście byli takimi graczami, że jak macie tutaj piłkę, jest te 5-7 sekund, minus 2. Tu jest wasz obrońca, was naciska, a ten gościu ma trochę więcej miejsca, to ja bym chciał, żebyście wyrzucili ten rzut, a nie on. Żebyście mu nie podawali. Bo jeżeli... Kumacie czy nie? Teraz wam powiem dlaczego. Dlaczego, Igor? No bo my jesteśmy pewni siebie. Bo w koszykówce trzeba podejmować ryzyko, bo jeżeli traficie ten rzut, jesteście super. Jeżeli nie traficie rzutu, też jesteście super, tylko bogatsze doświadczenie. Jeszcze przed wami wiele meczów, ten mecz to był tylko jeden z wielu. A jeżeli podacie do niego i on trafi, to on jest super. A jeżeli on nie trafi, tak, że mogliśmy jednak rzucać. Chciałbym, oczywiście to jest też taka przenośnia większa do życia waszego, nie tylko tego rzutu i tak dalej, bo takich rzutów będziecie mieli mnóstwo. Ale chciałbym, żebyście nie bali się tego, żeby podjąć duże ryzyko w swoim życiu, między innymi takie na meczu, ponieważ kto miał Kevina Pantera? Kto mi gadał dzisiaj, że Kevin Panther? Kevin Panther wygrał w tamtym sezonie 4 lub 5 rzutów bazerów i jednym crossem swoim. Mimo, że część tych rzutów w ogóle nie, jakbyśmy rozebrali na czynniki pierwsze, to powinien podać do 4 innych ludzi, ale on sobie rzucał i trafiał. Więc chciałbym, żebyście mieli taki mental, że jeżeli są takie momenty, to bierzecie to na siebie. Jeżeli się nie uda, sorry, powiecie, no trudno, ale następnym razem też wezmę na siebie. Jeżeli się znowu nie uda, powiecie, sorry, dobra, jeszcze mam 10 lat grania i uwierzcie mi, że jak podejmiecie takie decyzje w swoim życiu 30, 8 meczów wygracie i za te 8 meczów wszyscy będą was pamiętali, a to, że nie trafiliście, nikt nie będzie tego pamiętał. Kumamy? I to jest, to chyba na koniec chciałem tylko wam powiedzieć, żebyście z takim mentalem wyjechali z tego kampu.